nie bać COVID. Podoba mi się to hasło. Kupuję. I co? I kamizelka została w domu bez prawa pobytu nad rzeką, bo już nie wrócę. Obrotówka, okonek. Połowa września, jadę na trocie. Dawno nie byłem. Warto odwiedzić rzeczki, zwłaszcza te, które są może nie tak bardzo znane, ale w których ryba się pojawia. I właśnie na taką dzisiaj jadę. Miałem jechać z kumplem, niestety w ostatniej chwili coś mu wypadło. Jadę sam, nie odpuszczam. Tak po cichu. Po cichu trzymam się jak ciemno się zrobiło. Po cichu trzymam się takiej wersji, że jak jedziemy sami, no to wtedy najprawdopodobniej coś się będzie działo. Bo to ani nie ma kto zdjęcia zrobić, ani przytrzymać, ani podebrać. Też tak macie? To jest tak jak z łowieniem gruntowym, jak się odejdzie od wędek, zawsze jest branie. Wybaczcie, że nie patrzę się wam w oczy. No ale cóż, jadę i będę kończył, bo to światełko mnie rozprasza, a zwierzaka żadnego nie chciałbym tutaj trącić. Lubię tą podróż samochodem na łowisko, zwłaszcza wtedy, kiedy po drodze coś ciekawego się zobaczy, a bardzo często tak się zdarza. Dzisiaj zobaczyłem na górce ciężarówkę, na stałe umieszczony czerwony baner i napis nie bać COVID. Podoba mi się to hasło. Kupuję. Kurczę, zabieram się za łowienie, a zezwolenie nieopłacone. No, teraz to zrobimy. Niestety słonecznie. Trochę wiatru. Spada ciśnienie, może się ruszą. Dobra, płacimy. Znacie to uczucie porządnego przygotowania się do wyprawy? Wędzisko albo wędziska spakowane, pudełka dobrze z dobranymi przynętami schowane, na przykład do kamizelki, tak jak w moim przypadku. I co? I kamizelka została w domu bez prawa pobytu nad rzeką, bo już nie wrócę. Ale ślady ciekawe, po kim to, zobaczcie. Łoś? Możliwe. No dobra, ale to nie wszystko. Śpiochy zakładam, okazuje się, że pasek zgubiłem na poprzedniej wyprawie. Ten jest od torby na aparat fotograficzny. Fajnie. No ale dobra, dobrze, że w plecaku zostały jeszcze jakieś pudełka, jest na co łowić. Jak coś weźmie, będę musiał się szybko przemieszczać do przodu, oby tylko nie wpaść do wody.
puścimy trochę woblera, żeby dalej sięgnąć ryb, o ile tam są. Coś przez chwilę, jakiś listek na kotwiczce usiadł. Warto zawsze coś takiego zaciąć, bo już dwie ryby tak straciłem, myśląc, że to po prostu listek, a po bujnięciu spadały. Lepiej 10 razy zaciąć, niż raz żałować. No fajne, fajne miejsce. Tutaj jest widoczne dno z jakąś roślinnością. Tutaj zaczyna się dołek piaszczysty, bo wymyty. Widzę, tego na pewno na filmie nie będzie widać, jakaś drobna ryba jest właśnie za tym kantem. Ale żadna większa nie chce się odezwać. Przerwa obiadowa, może by coś upolować. Pójdę do marketu, a właściwie pojadę, bo jest chyba z 3 km stąd i kupię sobie coś do jedzenia. Wielka przygoda to nie jest, ale to jabłko mnie trochę rozeźliło i miałbym ochotę coś przekąsić. A ponieważ słońce jest na samej górze, to rzeczywiście chyba nie warto sobie się męczyć i poczekać trzeba na popołudnie. Może wtedy coś zakąsi. Po tym jak ja się najem, może i ryby będą chciały się najeść. Mówią, że troci w rzece nie ma. No dobra, nie ma, ale ta moja to mogła być. A jedna mogła na mnie tu czekać na tym zakręcie. Przywalić woblera. Albo w cokolwiek. Ja już tam nie będę się czepiał, co weźmie. Oby wzięła. A ona nie. Mówi, że jej nie ma. No nic, czuję się zupełnie zdemotywowany dzisiejszym dniem. Przed następnym wyjazdem na trocie muszę się zmotywować jakimiś innymi rybami. Może jutro pojadę na jakieś okonie, szczupaki, zobaczymy cokolwiek, cokolwiek, żeby zabujało szczytówka. No, kolejny okonek, tym razem malutki. O, rekord. Rekord w szczupaku. Przynajmniej dzisiaj, no, spokojnie. Patrz, no proszę. Całkiem fajny okonek. Hopsa. Obrotówka, okonek. Coś tam zadziałało. Czyżby się szczupaki obudziły?
Tak, i wariatuńczo. Nie bądźmy takimi wariatami, kolego. Ale dalej mały. O, było fajne branko. Szczupak czy okoń? Ciekawe. Chyba szczupak. Szczupak. Czyli nie za wielka ryba. Nie będziemy go nawet tutaj męczyć. Spróbujemy go odczepić. Papa. Ale chyba mały znowu. Aha, się w roślinę nieźle wbił. Gdzie on jest? Gdzie jesteś, szczupaku? A tutaj jesteś. Wykaraskasz się? Czy muszę cię wyjąć? Muszę wyjąć razem z zielichem. Kolega chciał sobie sałatki trochę. Jak tam, kolego? Gotowy?